Od wielu lat mówi się o tym, że największe gwiazdy WWE stosują różnego rodzaju środki, między innymi hormony i sterydy. W poprzednich materiałach przybliżyłem wam tragiczną historię Chrisa Benoit, który pod wpływem poważnych zaburzeń wywołanych wieloletnim stosowaniem wyżej wymienionych środków zabił swoją żonę i małego synka, po czym popełnił samobójstwo. W innym filmie odkryłem dla was prawdę na temat Hulka Hogana i jego długoletniego uzależnienia i stosowania sterydów anabolicznych, hormonów i silnych leków, co dramatycznie odbiło się na jego zdrowiu. W tym materiale przedstawię wam największe gwiazdy wrestlingu, które przyznały się do stosowania nielegalnych środków oraz udowodnię wam, że konsekwencje i skutki uboczne użytkowania tych substancji potrafią być śmiertelnie poważne i niebezpieczne. W 2005 roku w jednym z wywiadów Edge publicznie przyznał się do stosowania sterydów. Był to wielki szok dla wszystkich fanów WWE. Były mistrz zapewniał, że były to jedynie eksperymenty, które miały na celu przyspieszyć jego powrót do zdrowia po poważnej kontuzji i że była to wyłącznie jednorazowa akcja, która nigdy więcej się nie powtórzyła. Na jego nieszczęście w 2007 roku Sports Illustrated prowadziło dochodzenie w tej sprawie i udowodniło, że Edge przez wiele lat swojej kariery stosował sterydy anaboliczne i hormon wzrostu. W 2007 roku Sports Illustrated zdemaskowało kolejnego zawodnika WWE, który stosował sterydy. Był nim Randy Orton, który, jak wykazano, przez równe 3 lata zażywał niedozwolone środki. Na liście wymieniono m.in. sterydy anaboliczne, takie jak testosteron, stanozolol czy nandronol. Orton został w związku z tym dwukrotnie zawieszony przez WWE, ostatni raz w 2012 roku. Zawodnikiem, który sam przyznał się do stosowania sterydów i hormonów wzrostu, był Chris Masters. Mówił on otwarcie, że chciał zyskać bardzo potężną masę mięśniową. WWE było wobec niego bardzo surowe i aż dwukrotnie został zawieszony za złamanie polityki antydopingowej. W jednym z segmentów został wyśmiany przez Triple H'a. Masters po odstawieniu cyklu stał się dużo mniejszy niż podczas swojego debiutu. Powracając po kontuzji, od razu spotkał się z bardzo chłodnym przywitaniem. When are you gonna write a book? That's funny. You know, as a matter of fact, I was thinking about writing a book on nutrition. Really? What are you gonna call it? How to lose 50 pounds in 4 weeks? W latach 90. wiele osób podejrzewało Shawna Michaelsa o stosowanie niedozwolonych środków, mimo tego, że nie pasował wyglądem ciała i budową do klasycznego użytkownika sterydów czy hormonów. Michaels sam przyznał, że brał sterydy podczas kontuzji kręgosłupa w latach 90., żeby przyspieszyć swój powrót do zdrowia. Wszystko wyszło na jaw, kiedy HBK nie przeszedł pomyślnie testu antydopingowego. Jak się później okazało, Michaels przez wiele lat swojej kariery eksperymentował z niedozwolonymi substancjami, co aktualnie może być jedną z głównych przyczyn jego poważnej utraty włosów. Zawodnikiem, którego nikt nie przypuszczałby o branie sterydów, jest William Regal. W swojej autobiografii dokładnie opisał problem, jaki miał w latach 2004 a 2006. Jak się okazuje, w danym okresie Regal przyjmował stanozolol, somatropinę, genotropinę i anastrozol. Każda z wyżej wymienionych substancji jest nielegalna. Zawodnikiem Golden Era, który po części wprowadził Hulka Hogana w biznes, jest Bill Graham. Na początku swojej kariery w WWE musiał stosować sterydy anaboliczne, żeby zyskać pozycję w federacji. Po zakończeniu kariery złożył proces przeciwko federacji Vince'a McMahona, w którym oskarżył WWE o zmuszanie go do brania sterydów i hormonów. Niestety proces zakończył się dla niego niepowodzeniem i nie postawiono WWE żadnych zarzutów. Obecnie Bill ma bardzo poważne problemy z wątrobą, co jest popularnym problemem osób, które podobnie jak Bill brały sterydy przez ponad 10 lat. Lekarze dają mu jedynie kilka lat życia i jedyną nadzieją jest obecnie transplantacja wątroby
i innych zniszczonych narządów wewnętrznych. To były najbardziej delikatne przypadki stosowania sterydów, które oprócz zawieszeń i kar pieniężnych ze strony WWE nie niosły za sobą większych konsekwencji zdrowotnych, nie wliczając w to Billy'ego Grahama. Warto również dodać, że najwięcej efektów ubocznych ich wieloletniego stosowania pojawia się właśnie na starość. W drugiej części filmu przedstawię Wam zawodników, dla których konsekwencje stosowania sterydów anabolicznych i hormonów były dużo bardziej poważne i w kilku przypadkach skończyły się śmiercią. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Druga część tego materiału wlatuje prawdopodobnie już jutro, dlatego trzymajcie się. Do usłyszenia.